No i dziś jest właśnie ten dzień. Mówię ci, jestem taka zdenerwowana, że nie wiem co. I prosiłabym cię, żebyś tym razem, kiedy Marysia wreszcie ośmieliła się, kiedy zaufała nam do tego stopnia, otworzyła się i kiedy takiej zależy na naszej akceptacji, żebyś jej... Karol, jesteś tutaj? Nie stresował swoją inkwizytorską dociekliwością. Ani jej, a szczególnie jej. Bubu. Karol, jesteś tutaj? Bubu. Karol! Karol, gdzie ty jesteś? To to do nas bez przerwy wyzwania. Gdzieś ty włożył tę słuchawkę? To do nas tak cholera wyzwania. Nie mogę tego znaleźć. O. Halo, mama, no co chcesz? No wiem, która jest godzina. Nie, jeszcze jej nie ma. No wiem, gdzie jest dzieciak. Mamo, Marysia ma już 20 lat, będzie o 7. No wiem, ma przyjść z tym nowym. A skąd ty o tym wiesz? Ona ci się zwierza? Bo nam się w ogóle nie zwierza. Wiesz, to, że Karolowi nic nie mówi, to się nie dziwię, ale nawet mnie się nie zwierza. No, że się ojca boi? Nie, no to już przesada. Dlaczego ma się go bać? Karol kocha ją bardziej niż my obie. Powiedziała o tym nowym, bo pewno nie miała wyjścia. Nie... Nie wiem, czy coś dziś jadła. Zwykle je na mieście. To znaczy na uczelni. Tam jest kafeteria. Kafeteria. Kafe. Marysia nie pije za dużo kawy. Jak co to kafeteria? No, stołówka studencka. Dla studentów. Studenci tam nie gotują, studenci tam jedzą, bardzo dobre jedzenie jedzą, raz byłam. Oj, mamo, co ty opowiadasz? Wcale nie ma anemii, jest po prostu szczupła. Smukła jest. Nie spuchła, tylko chuda jest, no. Sama sobie zrób badania na głowę. Nie krzyczę, tylko mnie prowokujesz. No, autobusem pewno wróci, bo co? Nie wiem, czy ten nowy ma samochód. Ma, nie ma? No to autobusem. Jak w nocy na przystanku? Jak ją mogą zgwałcić? Po pierwsze, o 6:30 jest jeszcze widna, a po drugie nie będzie sama. Mamo, a nie mówiła ci, jak ma na imię? No mnie też nie mówiła, tylko że ten nowy znajomy, na którym jej zależy, jest... Wiem, że w stolicy też gwałcą. Tego się nie da przewidzieć. Mamo, ja nie mogę z tobą dłużej rozmawiać, bo Karol mi gdzieś zniknął. Zapodział się Karol, nie mogę go nigdzie znaleźć. Nie będę dzwoniła na policję, bo zaginął mi w mieszkaniu. W mieszkaniu mi zginął! Dlaczego? Bo mamy duże mieszkanie. Dlaczego mamy duże? Dlatego, że mieliśmy dość mieszkania w małym. Mamo, ja nie będę z tobą dłużej rozmawiała, dlatego, że zaraz przyjdzie Marysia i się muszę przygotować. Mamo, ja cię całuję, na razie, pa, pa. Wołam i wołam, a ty nic, jak skała. Dlaczego nie odpowiadasz? Ile razy się umawialiśmy, że jak jestem w toalecie, to mnie nie ma. Chcę z tobą porozmawiać. Ale jak siedzę obok ciebie godzinami, to czytasz te babskie pisma. Jak tylko pójdę do toalety się załatwić, natychmiast wołasz przez całe mieszkanie. Karol, gdzie jesteś, mężu? Odezwij się, czy ty żyjesz? Ale skąd mogłam wiedzieć, Łazienka to jedyne miejsce, gdzie się mogę skupić. Umawialiśmy się, że toaleta jest eksterytorialna, nietykalny obszar. Święta ziemia Indian. Jak świątynia Atahualpy, posłanie psa, który jest w łazience, jest w stanie łaski. Nie wolno mu przeszkadzać. Ile razy ci to mówiłem? Nawet mój ojciec w czasie wojny, kiedy pracował u Niemca w warsztacie samochodowym, to kiedy wychodził do toalety się załatwić, czuł się tam wolny. Wolny. Nawet nalot aliancki nie był w stanie go stamtąd wyciągnąć. I nawet głupi Niemiec wiedział, że okupacja tam nie sięga. Skoro to tak dobrze pamiętasz, to czemu za każdym razem, kiedy idę do toalety się załatwić, wołasz pochukując przez całe mieszkanie? No. Pochukując? Bo to jest duże mieszkanie, a ja nigdy nie wiem, gdzie ty jesteś. Nie wiem, kiedy ty jesteś u siebie w pokoju, kiedy jesteś w łazience. Skąd mam wiedzieć, jak cię nie widzę? A poza tym... A to co, mam sobie wszczepić GPS-a? Poza tym umawialiśmy się, że nie wołamy się przez całe mieszkanie. Nie żyjemy na wsi. Nie mieszkamy w stodole, żeby się tak nawoływać. A poza tym... Kiedy zaczynam coś mówić, kiedy zaczynam zdanie, ty stoisz koło mnie. A kiedy kończę, no bo mówisz... odwracam się w twoim kierunku i ciebie nie ma. Zniknąłeś, idziesz, łazisz po pokojach, przeglądasz coś na półkach albo przesiadujesz w łazience. Bo mówisz... I ciągle mi przerywasz. Bo mówisz zbyt długą frazą. Kultura
nakazuje czekać, aż kobieta skończy zdanie. Nawet przy równouprawnieniu? A tym bardziej. Nawet jeśli jest to zdanie współrzędnie złożone? Gdybyś był lepiej wychowany... Zajmujące dwie strony formatu A4? Gdybyś miał Kindersztubę... To bym miał skręt kiszek co dwa tygodnie. Najdłuższe zdanie zaczynasz właśnie wtedy, kiedy idę do toalety się załatwić. Skończyłeś? Nawet nie zacząłem. Czy dasz mi wreszcie coś powiedzieć? No, słucham uprzejmie. Chcę ci dać posłuchać wiadomość, którą nasza córka nagrała nam na sekretarce. A nie możesz mi jej po prostu powtórzyć? To ja, wasza córeczka. No, więc będę dzisiaj o 7:00, to znaczy będziemy o 7:00. To znaczy, że nie będę sama. Chciałam wam przedstawić kogoś, mamo, tylko błagam, powiedz tacie, żeby tym razem się nie wygłupiał, bo to jest ktoś, na kim mi naprawdę zależy. Więc liczę na waszą akceptację. Lepiej, żebyście go polubili. Nie zdołujcie mnie tym razem. Dobra, pa, całuję, Marysia. Jakże mi się nie wygłupiał? A kiedy ja się wygłupiam? Za każdym razem, kiedy Marysia przyprowadza nową sympatię. Kogo? No chłopaka, nowego narzeczonego. Nowego narzeczonego za każdym razem. Gruba przesada, raptem dwa razy. Raptem dwa razy. Marysia ma dopiero 20 lat i miała dwóch narzeczonych, a co? Chciałbyś, żeby zmieniała facetów jak rękawiczki? Nie chciałbym, żeby zmieniała facetów jak rękawiczki, ale akurat tych dwóch to lekki wstyd. Sama widziałaś. A ja tak nie uważam. Każdy z nich był inny, ale obaj byli w porządku. Zresztą ja nie miałam okazji ich poznać, bo ich od razu wypłoszyłeś. Wypłoszyłem? A co ja takiego zrobiłem, że zacząłem z nimi kulturalnie rozmawiać, aż zapomnieli języka w gębie? Wiesz, ja to cię znam jak zły szeląg, ale na nich może robić wrażenie ten twój program telewizyjny, w którym wypowiadasz się z taką zarozumiałością, wszem i wobec. A czy to coś złego nie być ignorantem i wiedzieć cokolwiek na każdy temat? Cokolwiek, to czasami o wiele za mało. To nie moja wina, że jestem cenionym pisarzem i że zapraszają mnie do telewizji jako eksperta z różnych dziedzin. Pewnie, że nie. W telewizji też pracują głupki. Dobrze, nie mówimy o mnie, tylko o sympatiach naszej córki. Narzeczonych. I proszę mi odpowiedzieć na pytanie. Czym ja ich rzekomo wypłoszyłem? Swoją pewnością siebie i cynizmem. O, przepraszam bardzo, to była intelektualna prowokacja. Intelektualna prowokacja? Jak kazałeś temu biedakowi wymienić 50 stanów USA? No bo powiedział, że studiuje amerykanistykę. No studiował. Tam studiował, wymienił tylko 24. Ja nie znam ani jednego. Może ta Kalifornia i o, Floryda. Przepraszam cię bardzo, w czasach powszechnej popularności NBA byle kibol z baseballem wymieni co najmniej 30 do 36 Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Ty nie jesteś normalny. Jakby miał czyste sumienie, to by się nie dał wypłoszyć. Chłopak był fajny. Po prostu wyleciało mu z głowy. Zresztą po co mu ta wiedza? Do krzyżówek? Chodzi o to, żeby Marysia znalazła kogoś, komu nic nie wylatuje z głowy. To po co w takim razie kazałeś mu się zapisać na siłownię? Bo był jakiś taki chrylawy. Amerykanista, chrylawy? To jak on chciał robić karierę w Stanach? On nie chciał wyjeżdżać do Stanów. A jak by obronił Marysia, jakby wracali na przykład z dyskoteki? Ale Marysia nie chodzi po dyskotekach. A może zacznie? Normalny. Szczupły chłopak był. A tam zdechlak. Intelektualista. Pięknoduch. Wiesz co, mógł sobie być jaki chce. Nie każdy musi chodzić na siłownię. Najważniejsze, że był zakochany w Marysi. Godzinka dziennie wyciskania leżąc i miałby więcej siły na miłość. O! I to właśnie miała na myśli Marysia. Czy takiego? Twoje żarty. Moje błyskotliwe żarty. Buraczane żarty. Myślisz, że jak będziesz używać młodzieżowego slangu, to będziesz młodsza? No właśnie. Dla głupiego dowcipasa jesteś w stanie poświęcić najbliższy. Oj, Zyta, no przecież to tylko żart. No, ale tym razem ja cię błagam, nie bądź wulgarny. Ja jestem wulgarny? Od kiedy? Od zawsze. Wiesz, teraz ja powinienem się obrazić. Wiesz, ja już się do tych twoich słonych kalamburów przyzwyczaiłam, ale błagam cię, nie bądź wulgarny, przynajmniej przy Marysi. Nigdy nie jestem wulgarny przy Marysi. Schowaj te swoje popisy samca alfa do kieszeni. Jakby przyprowadziła faceta z jajami, to by nie miał kompleksów. Bardzo cię przepraszam, ale przyszły partner Marysi musi sobie niestety dawać radę nawet z takimi wulgarnymi samcami alfa jak ja. A niby jak? Nie, mógł mnie przywołać do porządku. No chyba żartujesz. Przywołać do porządku ojca ukochanej? No a co to takiego? Na pierwszej wizycie? Ja nie pękałem przed twoim ojcem. A, mój ojciec to uosobienie taktu i dobroci. Nie musiałeś. Ale wiesz, jednak w lekkim stresie byłem. No ale jak ty sobie wyobrażasz przywołać ciebie do porządku uznanego medialnie błyskotliwego pisarza eseistę z telewizji? A dlaczego nie? Znajomość psychologii zero. Nie broń go, proszę cię, nie broń go.
Poza tym zalatywała mnie go hipisem. A co jest złego w hipisach? To, niech się zastanowię. Wszystko. My byliśmy hipisami. My nie byliśmy hipisami. Byliśmy. U nas nie było hipisów, byliśmy podróbkami hipisów. Wtedy wszystko było podróbką, łącznie z jeansami, ale było pięknie. U nas hipisi nie pojawili się z antywojennych pobudek ideologicznych, tylko ze zwykłej biedy, pomieszanej ze snobizmem na Amerykę. Byliśmy tacy młodzi. Zresztą idea wolnej miłości jest atrakcyjna pod każdą szerokością geograficzną. Broda i gitara to za mało, żeby rozwiązać problemy tego świata. Wystarczyło usiąść z gitarą przy ognisku i powiedzieć: lubię patrzeć w ogień. Każda dziewczyna twoja. A niech ja sobie przypomnę, na co ty mnie podrywałeś? Na nieodparty urok osobisty. Czy pani zdaje sobie sprawę, że prawda o prawdziwym przebiegu II wojny światowej na ziemiach polskich została totalnie zafałszowana? Żebyś wiedziała, to wtedy było bardzo ważne. Dla kogo? Dla całego naszego pokolenia. A dla mnie nie. Dla mnie ważniejsze były wtedy płyty Zeppelinów i czy rodzice zostawią wolną chatę na noc. Czy rzeczywiście masz te wspomnienia ze mną? Bo ja raczej pamiętam, jakbym szturmował klauzurę Mniszki. Zresztą, wracając do chłopaków Marysi, muszą mieć klasę. Bądź szczery do bólu i dodaj jeszcze kasę. No a co? Nie zaszkodziłoby. A co jest złego w pieniądzach? Halo! Mamy gospodarkę rynkową, XXI wiek. Być, a nie mieć. Mieć, ale przede wszystkim coś w głowie. A w głowie to się zgodzę. To się zresztą nie wyklucza. Można być i mieć. To fantastycznie utalentowani młodzi ludzie. Oni dopiero zaczynają z przyszłością. Nie, no o kim ty mówisz, Zyta? O potencjalnych partnerach życiowych Marysi. Mhm. Dla mnie oni są wszyscy next ex. Oj, daruj sobie te swoje odsmażane kalambury. Następni byli. Ty jednak masz coś z głową, wiesz? A dla mnie najważniejsze, że jakby co, żeby umieli sobie poradzić w życiu. Czyli żeby byli mądrzy. Mądry nie znaczy biedny. Ale mądry najważniejsze. Ale tak, już wiem, co powiesz. Skoro pan jest taki mądry, dlaczego pan jest taki biedny? Ja tak powiem, to no. Chyba mnie z kimś mylisz, że to... Nie, dla mnie to najważniejsze, żeby umieli gotować jakby co. Ale co jakby co? No jak Marysia zachoruje. Dlaczego Marysia ma chorować? No każdemu zdarza się grypa albo przeziębienie. A pamiętasz, jak ja w zeszłym roku leżałam jak betka? Kiedy? No jak Marysia była na nartach. Nie, no 2 dni. No. 5! Nie pamiętam. Jedyne, o czym marzyłam, to talerz gorącej zupy. Ale chciałem ci zamówić chińskie. Chińskie? To ostatnia rzecz, jaką bym wtedy przełknęła. A nawet jakby się udało, to wróciłoby szybko, skąd przyszło. Nie. Musi być rosół. Rosół. Marysia jest zdrową, młodą dziewczyną, sama umie gotować. Dlatego w życiu powinna mieć męskiego, postawnego narzeczonego. No to jej pierwszy narzeczony był taki. Wysoki, wysportowany. Grał w kosza, też ci się nie podobało. No błagam cię, Zyta, no podobał ci się ten mięśniak. Widziałaś, jaki miał łańcuch na szyi? No co, Bozie sobie nosił wielkie rzeczy. Bozie, spokojnie mógł tą Bozią wyciągnąć na Camel Trophy jeepa z bagiem. Co to jest Camel Trophy? Albo jak podwinął rękawy. No. Drażniły cię jego bicepsy, co? No, jakie bicepsy? Że są takich, nie wasza. Jak bicepsy, tatuaże. Ten motylek, tygrysek? Był wytatuowany jak Maorys. Maorys. Kim on był? Więźniem, marynarzem? Ale dzisiaj młodzi ludzie tatuują się, żeby zaznaczyć swoją odrębność, niepowtarzalność, oryginalność. To może zaznaczyłby ją jakimś tytułem naukowym. Albo imponującym statusem społecznym, lub chociażby solidną marką samochodu, którym woziłby naszą córkę. On co, przyjechał tu na rowerze? No to sportowiec. Sportowiec to Leo Messi. To był jakiś obszczymur na proteinach. Ale obydwaj byli zakochani w Marysi. No wierzysz, że czego? No, bez łaski. A ty zachowałeś się jak ham. Dlaczego jak ham? A kto go pytał o języki obce? Językiem najbardziej obcym był dla niego język polski. I przesadzasz. Wziąłem i poszło. Chłopak był stremowany. W dworzu był gorąc. O, jak ty to wszystko pamiętasz. Jak włączam telewizor. Jak wiesz, lingwistyka i kultura żywego słowa to moje hobby. Ale tu chodzi o coś innego. O co mianowicie? O podejście do życia. Nie chodzi o to, żeby wymienić głupie 50 stanów. Nawet Obama miałby z tym trudności. Ale jak ktoś mówi, że się na czymś zna, to się na tym zna. I nie chodzi o bicepsy czy tricepsy. To dobrze, że dba o sylwetkę. Jak ktoś nie zdyscyplinuje ciała, nie zdyscyplinuje i głowy. Chodzi o harmonię, o konsekwencje, odpowiedzialność. No, załóżmy, że koleś nauczył się latać samolotem, tak? Chce wziąć Marysię na wycieczkę.
i powie, wystartować jakoś pamiętałam, ale lądowanie wyleciało mi z głowy. No to jak się mówi A, to się mówi B. Prawda? Tylko o to mi chodzi, o wewnętrzne skupienie. Szkoda, że się nie słyszysz. Ja się kiedyś nagram. Proszę bardzo. Kilka złotych myśli nagranych na nośniku cyfrowym jeszcze nikomu nie zaszkodziło. Z tego, co mówisz, wynika, że idealnym partnerem dla Marysi, a naszym przyszłym zięciem... Ale jakim zięciem? Proszę cię, Marysia ma dopiero 20 lat. Ludzie dziś tak wcześnie się nie żenią. No ale to co, wolałbyś, żeby eksperymentowała z różnymi mężczyznami? Nie, oczywiście, że wolałbym, żeby znalazła tego jednego, jedynego na całe życie. Oczywiście przy twojej pomocy. A tobie nie zależy na szczęściu dziecka? Co najmniej tak samo jak tobie, ale ja nie kocham jej tak egoistycznie. Ale ja niby tak. Z tego, co mówisz, wynika, że idealnym partnerem dla naszej córki byłby przystojny, inteligentny, wysportowany, bogaty artysta i filozof w jednym. No, aż tyle i tylko tyle. Ale nie jakiś szarpidru, to pszczymur, artysta, awangardowy malarz. Nie no, skąd? No? Architekt światowej sławy. No może. Pisarz. Pisarz, nie. O nie, przepraszam, nie. Jeden pisarz wystarczy, konkurencja. Kompozytor. No a dlaczego? No, a chociażby ten Jan A.P., no ten, co zainkasował Oscara. To może filmowiec? Nie, filmowiec w życiu, to cieniasy. A, nie daj Boże, filmowiec. Albo na przykład ten publicysta z telewizji, Sankiewicz Jakub, ten, co był korespondentem w Madrycie. Zawsze nienagannie ubrany. A, ten z fularem. No, ten fular też niekoniecznie mi pasuje. No. Nie, ale on akurat wygląda, jakby się w tym fularze urodził. Zwraca uwagę jego inteligencja. Nie musi się dziargać jak wielkanocne jajko. Mhm, widziałam go niedawno w Delikatesach. Rzeczywiście, przystojny, elegancki. Był z żoną i dwójką dzieci w wieku maturalnym, na oko starszy od nas. Tak? Popatrz, no nie widać. A, bo ty szukasz towarzystwa dla siebie, do obiadków niedzielnych, a to ma być partner dla Marysi. Może. A co, nie można tego połączyć? A co w tym złego, że byłby ciut starszy? O, ciut, ale tak... 8-10 lat, nie więcej. Ale wolałabyś, żeby klepał biedę? Wolałabym, żeby zaczynali razem, byli w jednym wieku, rozwijali się przy sobie po partnersku. To się nie zdarza. A my? My to wyjątek. Za każdym razem, kiedy Marysia przeprowadza kogoś nowego, trzymam za nią kciuki i szczególnie dzisiaj błagam cię, bądźmy dobrej myśli, bo za chwilę będziemy mieli do czynienia z zupełnie nowym znajomym naszej córki. Tak, albo z zupełnie nowym kochankiem naszej córki. A wiesz co? Teraz jesteś wulgarny, dupku. Jakbym chciał być wulgarnym, to bym powiedział partnerem seksualnym. A teraz to już jesteś obsceniczny. Tak, tak. O, seks jest dla ciebie obsceniczny. A... Wiesz, że nie o to chodzi. Znasz Marysię. Tu nie chodzi o seks. Oni się kochają. Ale to chcesz powiedzieć, że nie śpią ze sobą? Nie wiem, no pewnie tak, może. Ale to bez znaczenia, nie o to chodzi. Tak, może dla ciebie. Wiesz co? To już zaczyna być jakieś chorobliwe. Każdy ojciec w swojej głębokiej podświadomości jest zakochany, no tak jak mężczyzna jest zakochany. Ale błagam cię, oszczędź mi tej psychologii a la TVN. A właśnie psychologii przydałoby ci się trochę liznąć. Ja po jej głosie poznałam, że dla niej tym razem to coś ważniejszego niż zwykle. Niczego bardziej nie pragnę, jak tylko poznać nowego znajomego mojej córki na poziomie, który przystoi Europejczykowi w XXI wieku. No to wystarczy, żebyś mniej mówił, a więcej słuchał. Jak ja nie będę mówił, to kto będzie mówił? Ty? Przecież oni tylko milczą. No bo ty na nich tak działasz. Onieśmielasz ich. Wiesz, ja i Marysia wiemy, że jesteś po prostu dupkiem o niewyparzonej gębie, ale dla nich wszystkich jesteś także niestety popularnym pisarzem, gawędziarzem z telewizji. No bo oni wszyscy jacyś te takie łajzy niedorobione, żeby chociaż urodę mieli. Nawet gdyby się tu zjawił Hugh Grant we własnej osobie. Dla naszej Marysi Hugh Grant, ten starzec? No, ale taki przystojny Anglik z klasą. Z flegmą raczej. Ani urodą, ani intelektem nie dorasta ci do pięt. Przyłapali go w Hollywood z murzynką w samochodzie. Ale przynajmniej w Hollywood, a nie w Lasku Bielańskim. A co masz na myśli? Nic. On lubi Polki. Miał narzeczoną Polkę. Ale on ma 60 lat. O takiego zięcia ci chodzi. Nie 60, tylko... 52. Kurczę, jak ten czas leci. A kiedy ty byłaś w Londynie? Zanim się poznaliśmy? Zachowuj się, błagam. Dzień dobry. Dzień dobry. Jestem Marcel. Przyszedłem do Marysi.
Bardzo mi miło, jestem mama, Zyta. A gdzie jest Marysia? A, no właśnie prosiła mnie, żebym zajrzał o 7, a co, nie ma jej w domu. Musiała zapomnieć, cała Marysia, proszę. Nie no, dzwoniła, zależało jej na tym, żebym było 19. Karol Sulimirski, jestem ojcem Marysi. Marcel, bardzo mi miło. Znam pana z telewizji. Poza tym Marysia dużo o panu opowiadała. Zawsze chciałem pana poznać. To prawda? Proszę. Marcia, co to za dziwne imię? A to moja mama tak wymyśliła. Marceli chyba? Nie no, mówią na mnie Marcel raczej. Mamie to imię bardzo się podobało, zakochana była. Marcelim Nowotko. Nie, w Marcelu Pruście. Jak ładnie. Marcel, Marcello, Mastrojani. Piękne imię. A ty, co ty tak dzisiaj z tymi aktorami? A może byś poprosił pana, żeby usiadł? Proszę, niech pan siada. Proszę bardzo. Ale proszę mi mówić po imieniu, bardzo proszę. Siadaj, Marceli. Więc mama lubiła Prusta. A ty? Co ja? Jakich autorów francuskich lubisz najbardziej, Marceli? Słucham? Czy masz jakichś ulubionych francuskich pisarzy? Nie, jeżeli chodzi o francuskich pisarzy, to niezbyt ich lubię. Brawo. Dlaczego brawo? Czy ja wiem? A Camille, Zola? Jeśli chodzi o Camille'a, to wolę Cognac. Oczywiście żartowałem, ale moja żona ma rację. Albert Camille to super gość, a obcy to super rzecz. Szczególnie po francusku. Czyta pan po francusku? Głównie gazety, bo jak już wspomniałem wcześniej, francuskich autorów niezbyt lubię. Skoro pan nie czyta, to nie może pan lubić, oczywiście. Ale dlaczego? Ja na przykład ostatnio przeczytałem ze 3 powieści Welbecka i wszystkie moim zdaniem do niczego. 3 powieści? No tak, a panu się może któraś podobała? No może jedna. Tytuł mi wyleciał. Kogo wspominałeś? Welbeck. Nie przepadam. Ja wolę pisarzy anglosaskich. Ja też. Heller, Vonnegut. No, to klasyka. Ale ja wolę trochę młodszych. Jonathana Freisena, Toma Wolfe, a w szczególności pisarkę A.M. Holmes. Holmes? Holmes. Muzyka dla podpalaczy, ta książka uratuje ci życie. Tak sądzisz? To taka dobra książka? To tytuł. This book will save your life. Jakoś przegapiłem. Kto to tłumaczył? Nie wiem. Zamówiłem sobie przez internet. No, gdybym musiał czekać na tłumaczenia wszystkich nowości, z polskim daleko się nie zajedzie. Ja lubię czytać w oryginale. A co mógłbyś mi polecić z literatury iberyjskiej? No, przede wszystkim Javier Marias. To geniusz. Dziś najlepszy pisarz europejski. A z Kolumbii, no to... Nie wiem, no Marquez. Nie, no Marquez to przeszłość. Dziś raczej Fernando Vallejo i Jorge Franco. Chyba będę musiał to sobie wszystko zapisać. I ich oczywiście też czytasz w oryginale. Claro que sí, como no. Słucham? No jasne, że tak. Jakżeby nie. A, właśnie. Będziemy mieli rosół na obiad. Lubi pan rosół, Marcel? Po prostu Marcel, błagam. No dobrze. Lubisz rosół skóry? Oczywiście. Ja wiem, że pani świetnie gotuje, ale... To drobnostka. Każdy umie ugotować rosół. No właśnie, a ty umiesz ugotować rosół? Daj panu spokój. Ale nie no, dlaczego? Przecież to bardzo proste. A jak byś się do tego zabrał? Nie, no, przepraszam, ja naprawdę mam opowiedzieć, jak ugotować rosół? No, a czemu nie? Tak. No dobrze, no więc kupuję połowę kurczaka. Dokładnie myję pod bieżącą wodą i wkładam do garnka. Potem obieram dużą włoszczyznę. Ważne, żeby było sporo marchwi, bo wtedy rosół będzie słodszy. Wkładam do garnka skórą, zalewam 2 litrami zimnej wody i zaczynam gotować. Czekam, aż zbierze się pierwsza szumowina. Zbieram ją, wrzucam przyprawy, ziele angielskie, pieprz w ziarnach, trochę soli, jeżeli wegetę, to bez soli i zaczynam gotować na małym ogniu tak, żeby rosół ledwo pykał. Najsmaczniejszy jest taki, który gotuje się około 3 godzin. Oczywiście pod stałą kontrolą i z uchyloną pokrywką. Rosół to jest sprawdzian naszej cierpliwości, bo jeżeli będąc głodnymi zjemy go już po 1,5 godziny, to nigdy nie poznamy smaku prawdziwego rosołu. No, podobnie jak z bigosem czy powidłami śliwkowymi. A kiedy rosół jest już gotowy,
Kładziemy na talerz makaron, najlepiej domowej roboty. Służę przepisem. Zalewamy rosołem, dodajemy koperku i nic, tylko jeść. Ale to był rosół dla osób niejedzących czerwonego mięsa, jak Marysia. Ale najsmaczniejszy jest taki, który gotuje się z różnych rodzajów mięs. Na rozbefie, kawałku szpondra plus skóra, no. Można dorzucić kawałeczek cielęciny. Wtedy ma najlepszy smak. Brawo. Tak, kawałku szpondra. W sumie prosto, każdy umie gotować rosół. Każdy oprócz ciebie. A pan, Marceli, jesteś z Marysią na roku? Na anglistyce? Nie, ja studiuję filozofię. Filozofię? Komu to dzisiaj potrzebne? No, studiuję dla przyjemności. No oczywiście, niech się później rodzice martwią dzieckiem do 40. Ale nie, no ja rodzicom pomagam oczywiście. Wcześniej skończyłem ASP, jakoś sobie daję radę. Zaraz, ale słyszałam, że po akademii ciężko się załapać. To prawda, ale ja miałem jakoś tak szczęście chyba. A co pan konkretnie robi? No, różne rzeczy. Grafika użytkowa, ale główne pieniądze zarabiam na nieruchomościach. Na czym? No, pracuję w firmie handlującej nieruchomościami, żeby się jakoś zabezpieczyć. Zabezpieczyć przed czym? No, jakbym nie dał rady utrzymać się z grafiki. Brawo. No, such z ciebie, Marceli. Kto, przepraszam? Kul z ciebie, facet. Wie pan co? Strasznie mi się podobała pańska ostatnia książka. Fenomenalny tytuł, Torsje. Tak? To miło. Nieprawdę mówiąc, niespecjalnie. O, gdybym ja ośmieliła się tak powiedzieć. Sam wiem, kiedy mi się coś udaje, kiedy nie. Torsję napisałem, dlatego że wydawca mnie popędzał, ale gdybym troszeczkę posiedział nad ostatnim rozdziałem... Nie, ale widzi pan, no właśnie ostatni rozdział mi się podobał najbardziej. To było takie... No takie bezinteresowne nieliczenie się z tym, co pomyśli czytelnik. No, no właśnie. Takie... No takie rozbabranie z premedytacją. No. Na pograniczu bezczelnego grafomaństwa... Dlaczego grafomaństwa? I plagiatu, o. Plagiatu? To zależy od punktu widzenia. To, co ty nazywasz plagiatem, ja raczej nazwałbym tradycją. No ale właśnie takie intelektualne torsje, no przecież... Co chcesz, mamo? Nie przyszła. No bo jeszcze nie przyszła, odkąd to Marysia jest punktualna. No właśnie, właśnie. Nic się nie stało. Kolega już czeka, więc Marysia zaraz tu będzie. Miły. Sympatyczny. Przystojny też. Macie państwo Witka Obcego? Też go bardzo lubię. Tak. Żona wniosła jako wiano. Na co uważać? Że udaje, ale co udaje, że jest przystojny? Przestań, dobrze? Nie będę z tobą dłużej rozmawiała. Zadzwonię, jak przyjdzie Marysia, kończę rozmowę. Pa, pa. To była babcia. Marysia to jej oczko w głowie. To czego się napijesz, Marceli? Wodę bez gazu, jeśli można. A do wody co dolać? Whisky? Ja nie piję alkoholu. A co się stało? No nie piję i już, po prostu. To mi się podoba. Asertywność. To ostatnia niedziela. Ty już znasz tę piosenkę? Międzywojenny hit. Lubi pan te czasy, co? No wtedy wszystko było znacznie prostsze. No tak, pan wie najlepiej. Co wiem? No jak było wtedy? Na Boga, Marceli, ja mam dopiero 50 lat, nie było mnie jeszcze wtedy na świecie. Nie, no jasne, jasne. No ale pan się interesuje, co? Nucę sobie po prostu, lubię ją. Ja też. Babcia mi ją śpiewała. Co, podoba ci się? Dosyć. Taka romantyczna. Podobno samobójcy puszczali ją sobie przed śmiercią. Samobójcy puszczali ją sobie przed śmiercią? To romantyczne? No, biedny chłopak, odeszła z bogatszym i życie dla niego się skończyło. Bądźmy dokładni, Marceli, odeszła z bogatszym i lepszym. Lepszym, tak śpiewa ten frajer. Mieczysław Fok. Nie no, ten w piosence. Podmiot liryczny. Moim zdaniem Marceli to jest skamlenie nieudacznika. Nieudacznika? No, no, posłuchaj, jak to idzie. Dziś przyszedł inny, bogatszy i lepszy ode mnie i wraz z tobą skradł szczęście me. Czyli sam przyznaje, że jest gorszy i głupszy, bo dał sobie wykraść dziewczynę. Facet się naprzeżywa, co? Nie naprzeżywa, tylko żebrze uczucie. Nie chciała go...
Jeśli facet ma poczucie własnej wartości, mógł sobie powiedzieć, tym gorzej dla niej i odejść z dumą, prawda? A on co, tylko spojrzyj czule dziś na mnie ostatni raz, a niech spada. Ale przesadzasz, Karolu, on chce tylko jeszcze raz się z nią spotkać. Otóż nie, Zyta. Dobrze. Przeanalizujmy ten tekst. Dziewczyna wybrała fajniejszego, lepszego i bogatszego. To są jego słowa. Więc sam przyznaje, że jest gorszy i biedniejszy. To niech się odczepi. Niech da dziewczynie spokój. W Stanach takie prześladowanie jest karalne, kiedy eks-narzeczony nie daje spokoju, łazi za swoją byłą. To się nazywa stalking. Przepraszam, ja wiem, co to jest stalking, ale no, ta ostatnia niedziela chyba nie jest o tym. No właśnie, mnie też się wydaje, że to jest pieśń zupełnie o czymś innym. A o czym niby? No, że zakochany facet cierpi. No właśnie. Sorry, miał czas, żeby zadbać o dziewczynę? Miał. Ale jest za cienki w uszach, a ona już nie mogła dłużej wytrzymać z tym łachmytą. Z kim, przepraszam? Tak się kiedyś mówiło na luzerów, nieudaczników. Aha. Chyba nie można winić dziewczyny, że wybrała życie na poziomie. Z kimś, kto zapewni jej przyszłość, prawda? A mnie się wydaje, że ta dziewczyna nie była jego warta, skoro wybrała pieniądze, a nie prawdziwe uczucie. A skąd wiesz, że ten inny, bogatszy też nie darzył jej prawdziwym uczuciem? I czy jego też naprawdę nie kochała? Któż to wie? Aha. No właśnie. Takie były czasy. Bieda, kapitalizm, walka klas. Walka klas, kapitalizm. Zaraz. To chyba czasy Gorkiego, Zoli. O, właśnie. A jakie są twoje, Marceli, poglądy polityczne? Umiarkowane. To znaczy lewicowe? Umiarkowanie. Jesteś socjalistą? Nie no, socjalista to raczej Karl Marx, ale ja jestem wrażliwy na niesprawiedliwość społeczną. Coś niebywałego. W XXI wieku gdzieś ty się, synu, uchował. Pan jest młody, pan tak musi. Ja rozumiem. Kto nie był socjalistą za młodu, jest łajdakiem na starość. To... No, tak powiedział Bismarck i ja się z nim zgadzam. Z Bismarckiem? Z tym polakożercą? A pan szczęście, że jest pan młody. A właśnie, a propos. A co pan sądzi o ruchu hipisowskim? To znaczy... Ma pan na myśli klasycznych hippies, którzy zaczęli się spotykać na skrzyżowaniu ulic Hyde and Ashbury w San Francisco w końcu lat 60. podczas wojny w Wietnamie? No, mniej więcej o tych też. Nie, no to świetnie to sobie chłopcy wykombinowali. Na wojnę im się nie chciało iść. W większości hippisi byli synami białych anglosaskich protestantów i sobie wymyślili to make love not war. Oni się bawili w te dzieci kwiaty, LSD, free love i takie tam dyrdy mały. No a biedni chłopcy, najczęściej kolorowi, no, ginęli w dżungli. Nie, generalnie ruch dla mnie mocno przereklamowany i niehigieniczny. No, nie wystarczy mieć brodę i gitarę, żeby zmienić świat. A. Ale z tego, co mówisz, przebija niechęć do Ameryki. No, bo nie podoba mi się ich arogancja w polityce. No, jeśli ktoś ma rację, to odrobina nonszalancji, arogancji nie zaszkodzi. No, mi się wydaje, że nie powinniśmy jednak im we wszystkim ustępować. Co, my, ty i ja? Nie, no świat, Europa przede wszystkim. Ale co, nie ustępować dla zasady? Żeby nie ustąpić? A jeśli oni mają rację? No nie mają. A mi się wydaje, że mają. Ty wiesz, Marceli, że USA jest jedynym krajem, który ma idealizm wpisany w konstytucję? No, raz kiedyś sobie coś wpisali i myślą, że to wystarczy. Ale praktyka ma to gdzieś. No dlatego to wszystko niszczą. Bardzo cię przepraszam, niepotrzebnie zacząłem tę rozmowę, ale w tym domu nie znajdziesz antyamerykańskich popleczników. Ale Marysia myśli podobnie do mnie. Tak? No to nie tylko wróci do domu. No to co jej zrobisz? Postaram się ją przekonać. A ja myślę, że skończmy tę rozmowę. Jest tyle ciekawszych tematów od polityki. No, oczywiście. Na przykład ekologia. Nie, tylko nie mów mi, że należysz do zielonych. No, udzielam się trochę jako alterglobalista. Marysia mnie namawia, żebym ją zabrał na szczyt G8 do Davos. Nie. Niedoczekanie, Marceli. Moja córka nie będzie rzucała płytami chodnikowymi w policję. No, ale są inne formy protestu. Tak. Przykuć się do F-16. Mniejsza z tym. Jak będzie chciała, to ją zabiorę. Może się założymy? Widzę, że macie coraz więcej wspólnych tematów. Wiesz, Marceli, że tak się zastanawiam, co będzie, jak zabraknie naszego pokolenia? Jak zostaną tylko tacy metroseksualni alterglobaliści jak wy? Kto nam zarobi na emerytury? Przecież nie wasze pokolenie. Leserów, hedonistów, zapatrzonych w internet, w iPhony. A ja myślę, że nie będzie aż tak źle. Persal, dodajemy sobie radę nie gorzej od pańskiego pokolenia. Powielacza i opornika.
Zyta, możesz sprzątnąć jedno nakrycie, Marceli już wychodzi. Przestań. Niech pan się nie przejmuje, on tylko tak, mąż głupio żartuje. Nareszcie, Marysia! Marcel? O matko, zupełnie zapomniałam. Cała Marysia. Wiesz, mówiłaś o 7, to byłem o 7. Sorry. To chodź, rozumiem, że rodziców już poznałeś. Było sporo czasu. No to zapraszamy do stołu. Co? A, no za chwilę, tylko musimy coś załatwić. A, jasne, jasne, nie spieszcie się. A ja właściwie jestem już głodny i bym coś zjadł. No, jak ci się podoba? Marceli? Tymi hipisami to nawet mi zaimponował, ale jeśli chodzi o resztę, to widzę tutaj bardzo poważne różnice nie do pogodzenia. Chwała Bogu, to nie twój chłopak. I do tego nie pije. To wada? No zależy, a jeśli jest na odwyku? Abstynent dla ciebie to tylko alkoholik na odwyku? Co, nie pije z powodów religijnych, jeszcze gorzej. A jeżeli to jest sportowiec albo po prostu nie lubi alkoholu? A może chory, nie wolno? Bardzo fajny chłopak. Myślę, że Maryśka za nim szaleje. Tak, do tego stopnia, że kompletnie zapomniała, że się z nim umówiła. No tak, to dziwne, nawet na jej roztrzepanie. Ty, ale inteligentny jest, co? Nie wiem, nie zdążyłem sprawdzić. Podoba mi się, że delikatny, ale jak trzeba, potrafi się odgryźć nawet tobie. Może to gej? Bo delikatny? Umie gotować. To, że umie gotować, to dla mnie największy plus. A ta jego arogancja w ocenie literatury? Myślisz o swojej powieści? Nie no, skąd? To potępianie w czambuł uznanych autorów. To ten mu się nie podoba, to tamten mu się nie podoba. Welbeck do dupy, Kami przestarzały. Ale stary koniak to chyba dobrze, co? Jeśli tak sądzić po pierwszym wrażeniu, to całościowo, to ma dla mnie zbyt niewyparzoną gębę. Marzyłeś, żeby ktoś ci się przeciwstawił? Ale nie w taki chamski sposób. Chamski? Ja nie mam zastrzeżeń. Tak, bo jesteś baba. Facet ci się podoba z wyglądu, zobaczyłeś te jego włoski i tyle. Przestałaś myśleć. No, popatrz, kurczę. Nie wiedziałam. No tak, ale to nie tłumaczyłoby faktu, dlaczego wyszłam za ciebie, bo z wyglądu to mi się nie podobałeś. Dobrze, ja nie mam kompleksów. Gdybyśmy mieli jedynaka i przyprowadzałby tutaj dziewczyny, to też byś mówiła, że ta ma za duże usta, pewnie będzie go zdradzać. Ta za długie nogi, pewnie będzie się stroić, a ta za smagła, pewnie zostawi go i ucieknie za granicę. Ale mamy córkę! I dlatego właśnie ja jestem bardziej bezstronnym sędzią. Mhm, jak Paduranu. Pamiętasz Paduranu? No. Tak, nas skaleczył w Starej Zagorze. No. 0-1 zrobił 3-1 dla Bułgarii i zrzucił Lubańskiego z boiska. No, patrz, to było w 72... No tak, 40 lat temu. Też wtedy żyłam. Jesteśmy rówieśnikami. Ale że ty to pamiętasz? Przecież byłeś, znaczy jesteś kobietą, a to jest piłka nożna. No to co? Ja się, myślisz, nie interesowałam? Sama grałam w gałę z kolegami. Brali mnie, bo byłam dobra w destrukcji. A nigdy mi o tym nie mówiłaś. Kochany, a ci wiele rzeczy o sobie nie mówiłam. Ale Włodek Lubański strzelił w pierwszej połowie, aż siata zafurczała. Więc rumuński sędzia Paduranu musiał podyktować karnego, żeby Bułgarom wyrównać szansę. No, i Bonew wyrównał. A pamiętasz, jak się nazywali? Mówiłam ci, że się interesowałam. Wtedy Włodek Lubański wdał się w rozmowę z Paduranu, jako kapitan miał do tego prawo. I w odpowiedzi Paduranu pokazał mu czerwoną kartkę. Czerwoną kartkę Włodkowi Lubańskiemu. To był najkulturalniejszy, najbardziej fair play zawodnik na świecie. Dobra. Włodek schodzi z boiska i mimo to, że gramy w osłabieniu, Janek Banaś wpycha Kozodoją drugą bramkę na 2-1! Kozodoją? A w każdym cywilizowanym kraju byłoby po meczu. Ale Paduranu tej bramki oczywiście nie uznaje. Ale powiedziałaś Kozodoją? Tak, wtedy tak ich nazywałam. Dzisiaj to już nawet ich znowu lubię, ale wtedy przysięgałam sobie, że nigdy w życiu nie pojadę już do Bułgarii na wczasy. 10 minut przed końcem Wasyliew strzela drugą bramkę dla Bułgarów. Ja myślałam, że ja się zamienię w śmigło. A jak Bonew dobił nas zresztą ze spalonego na 3-1, chciałam ruszyć z chłopakami na ambasadę rumuńską. Z chłopakami? Żeby co? No, żeby ją spalić. A z jakimi chłopakami? No z drużyny. Mówiłam ci, że grałam w gałę. I za to cię kocham. Oj. Ale wracając do tematu. Chciałam cię lojalnie uprzedzić, że jeżeli Marysia dzisiaj wieczorem zapyta się mnie, co sądzę o Marcelu, odpowiem tak. Tak? Tak. Ale tak szybko robisz wielki błąd. Ja już go rozgryzłem. Ja też. I to bardzo fajny chłopak. Trochę mięczak.
bo delikatny, ty nic nie rozumiesz. Zostało mi jeszcze kilka pytań. Tylko nie przy kolacji. Błagam cię, okej? Ja czuję, że to jest to. Kobieca intuicja mi to mówi. Tak, a mnie męska intuicja podpowiada, żeby pogonić. Umówmy się, że to nie ty decydujesz. Ale co z tego, że Marysia jest nim zafascynowana? To normalne w jej wieku, hormony i tak dalej. Potem będzie nam dziękować. Żadnym nam. Ja jestem po jej stronie. Zyta, spójrz na to chłodnym okiem. Trzeba zadać sobie fundamentalne pytanie. Czy to jest przystań, czy tylko przystanek? Ale możesz sobie zadawać takie pytanie, tylko nie ty na nie będziesz odpowiadał. Marcel to geniusz. Wiemy. Nareperował mi laptopa. A, mam trochę drygu do elektroniki już. Świetnie, czyli możemy już siadać do obiadu. O tej porze? Do kolacji chyba. No, obiadu w sensie dinner. Zgadnij, kto dziś przyjdzie na obiad. Z czym ci się to kojarzy, Marceli? Guess who's coming to dinner, Stanleya Kramera. Tak, tym razem ci się udało. Przepraszam, nie zrozumiałam. To amerykański film, klasyk z 67 roku, jak córka z białej mieszczańskiej rodziny przyprowadza na obiad czarnoskórego narzeczonego. Świetny film. No tak, ale jaki to ma związek? Aha, no tak. Zapraszamy do stołu. No jasne, bardzo dziękuję. Trzymaj się, Marysia. Nara. To co, widzimy się jutro? Jak to, nie zostaje pan z nami na obiad? Dinner? No, kolację. To znaczy, ja nie chciałbym przeszkadzać. No poza tym muszę wpaść do Skwarki, oddać książki, a potem muszę się spakować, bo pojutrze wyjeżdżam na stypendium do Kanady. Skwarki? Kanady? Tak jest. A na długo pan to znaczy, na długo, Marcel, wyjeżdżasz? No na rok. Ojej, szkoda. Szkoda, bo było naprawdę bardzo miło. No, w pewnym sensie. Uważaj tam na siebie za oceanem. Da se radę. Marysia ma szczęście, mając państwa za rodziców. Tak pan uważa? Już się tak nie podlizuj. Ale Marysiu, nie przerywaj, niech kolega mówi. No, jestem zaszczycony, że państwa poznałem. No, to oczywiste. No, no to jeszcze raz dziękuję za wszystko. Nara, Maryśka. Nara. Co ty wyprawiasz? No właśnie. Słucham? Ale co? Umawiasz się z nami, ja szykuję obiad, idę do fryzjera, stroję się. Ja rezygnuję z brydża. A tutaj Nara, Maryśka, jadę do Kanady? Ale o co wam chodzi? O to, że się trochę spóźniłam? Sorry, ale i tak nie ma się co śpieszyć. Eustachy jeszcze nie dojechał. Kto? To nie dojechał? Eustachy, mój chłopak. A ten Marcel to nie był on? Mój chłopak? Nie. Marcel to nie Eustachy, nie. Jeszcze raz, jak on ma na imię? Eustachy? A Marcel to był kolega od kompa? Gottseidank. Musimy chwilę poczekać. Stachu, jak dojedzie, to zadzwoni. Powiedziałaś Stachu, jeszcze ktoś ma przyjść? Nie no, na Eustachiego mówię różnie. Stachy, Stachu, Eustek. Tak. Zaraz. Gdzie on jest? Bo ja już się pogubiłam. Powiedziałaś, że zadzwoni, jak dojedzie? Skąd? Dojedzie z Paryża. Zadzwoni z komórki. Dlaczego z Paryża? Co on robi w Paryżu? Miał tam wykład, teraz wraca. Wykład? Z jakiej dziedziny? Finanse czy coś. Niezbyt się orientuje. Finanse, fiu. A swoją drogą, co to za imiona? Tamten Marcel, ten Eustachy. No właśnie. Wszyscy mają jakieś zajebiste imiona, tylko ja, jak ta środka Marysia. To właśnie jest dziś oryginalne. To chciałabyś się nazywać jak te wszystkie Beatrice, Janeta, Karina. Rebeka mi się podoba. A dlaczego akurat Rebeka? Bo mi się podoba. Razem z ojcem chcieliśmy ci dać imię uniwersalne, obecne we wszystkich kulturach i językach. Rebeka jest w porządku. Marysia jest w porządku. O! Stachemu też się podoba. Stachowi. Eustachy. Eustachemu. Stachemu. No ale szkoda, że nam nie powiedziałaś, że Marcel to nie jest twój chłopak. Okazaliśmy mu dużo serca. No, powiem szczerze, że mimo wszystko... Nie wiem dlaczego, bo akurat byłem na niego wściekły, ale... Mimo to trochę go polubiłem. Tato! To niebywałe, polubiłeś kogoś tej samej płci? A ja nawet bardzo. Szkoda, że musi lecieć do tej Kanady. Marcel? Coś ty, on nie leci. Jak nie leci? Powiedział, że jedzie pojutrze, bo ma stypendium. No właśnie, jedzie. Marcel boi się latać? Do Kanady się leci albo płynie statkiem, ale nie jedzie. A Marcel jedzie? Na motorze? Po morzu? Po oceanie, jeśli już. Nie no, przez całą Rosję, Syberię, Kamczatkę, a potem dalej przez cieśninę Beringa, Alaskę i takie tam. Dlaczego?
Nie ma pieniędzy, pożyczyłabym. Chcę poznać kontynent? Jak Che Guevara w dziennikach motocyklowych? Jaki kontynent? Pozna tylko Rosja, Euroazja z przewagą Azji. Nie wiadomo, czy w ogóle na Kamczatce są jakieś drogi. Właśnie. A zaopatrzenie? Słuchajcie, nie znacie Marcela. Jak sobie coś postanowi, koń mi go nie odciągniesz. No, uparty. Aż nadto. Ale to właśnie mi się w nim podobało, że delikatny, kulturalny, a jak trzeba, to ma charakter. Na dłuższą metę nie do wytrzymania. Ja potrzebuję, żeby facet się słuchał. A ten Stachy się słucha? Jeszcze jak? No, i właśnie tak powinno być, no. W końcu ty jesteś najważniejsza. Nie no, tak właściwie to jestem za partnerstwem, ale... Jak jest remis, to mój głos liczy się podwójnie. I tak właśnie powinno być. No nie wiem. Słuchajcie. Będziemy tak stali i deliberowali, jaki powinien być mój narzeczony. No, a dlaczego nie? Dlaczego nie? W końcu jesteś naszą jedynaczką. No. Tato, wyluzuj poślady. Wszystko jest pod kontrolą. Oby. Maryniu, ale dla nas ciągle będziesz małą córeczką, której przyszłość jest dla nas najważniejsza. Słuchajcie, kochani, halo, stop. Mamo, powtarzałaś mi zawsze, i to mi trafiało do wyobraźni, że dziecko jest jak walizka. Ile do niej włożysz, tyle z niej potem wyjmiesz. No, więc bądźcie spokojni, włożyliście tam wszystko, co trzeba, więcej się nie zmieści. No tak, ale mimo wszystko wiesz, jacy są rodzice. Mieliście kiedyś ze mną jakiś kłopot? Zrobiłam coś nierozsądnego, zawiodłam was, nie wiem, zawaliłam egzamin. No i to mnie martwi, kiedyś będzie ten pierwszy raz, kiedy coś nie wypali. No więc ze mną nie będzie. Cieszę się, że jesteście dla mnie nie tylko rodzicami, ale też jakby starszymi kolegami, przyjaciółmi. Ale my też cenimy sobie twoje zaufanie. No wiesz, ale jednak lekki dystans powinien się utrzymywać, nawet w najlepszych relacjach. No, w końcu jesteśmy twoimi rodzicami, a nie kolegami, prawda? Ale zawsze wolałam z wami jeździć na wakacje niż z moimi rówieśnikami, półidiotami z ale klasy. W naszym namiocie zawsze będzie dla ciebie miejsce. No, to w sprawach sercowych też możecie mi zaufać. No dobrze, już zamieniamy się w słuch. Słuchajcie, wiecie, że jesteście dla mnie bardzo ważni i bardzo liczę się z waszym zdaniem. Wiemy. I nie zrobiłabym czegoś, czego nie zaakceptujecie. Wiemy, kochani, wiemy. Wiedziałam, że się zgodzicie. Ale na co? Na mój ślub za Ustkiem. Ślub? Ale nie tak szybko. Dlaczego ślub? Bo się kochamy? Tego się domyślamy. Ale dlaczego ślub? Mamy żyć ze sobą bez ślubu? Ale dziecinko, na ślub jesteś jeszcze za młoda. Ale chciałam się do niego wprowadzić, gotować mu, prasować koszulę. Ale możesz mu gotować, prasować koszulę. Dlaczego się od razu wprowadzać? No właśnie, bo wiedziałam, że bez ślubu się na to nie zgodzicie. Ale po ślubie też nie. Nawet go nie znamy. Zaraz go poznacie, pamiętacie? Jesteśmy umówieni? Umówieni? Dlaczego cały czas intonujesz znaki zapytania? Jesteś w ciąży? Słucham. O wilku, mowa już jest. We have a situation. Słuchajcie, muszę zadzwonić. No, cześć, stary Stachu. Jesteś już? No to podbijaj szybciutko, bo już jesteś trochę spóźniony, czekamy na ciebie. I jak to nie znasz adresu? Stachy, mów wyraźniej. Wyraźniej mów. No to jak znasz adres, to... Jakiego króla Maciusia? Żadnego króla... Nie było nigdy króla Maciusia, Janka muzykanta. Nie, to nie jest to samo. Przestań bełkotać i mów wyraźniej. Wiecie co, będę musiała po niego pojechać. Stachy, powiedz mi dokładnie, gdzie jesteś. Określ to miejsce, opisz je. Aha. Okej, dobra, zrozumiałam. Słuchaj, znajdź jakąś ławkę, usiądź na niej i broń Boże się z niej nie ruszaj, rozumiesz? Nie ruszaj się, czekaj tam na mnie, czekaj. Nie zaczepiaj żadnych ludzi, nie rozmawiaj z nikim, rozumiesz? Z nikim nie rozmawiaj. No, czekaj, zaraz będę. Lecę po niego, za 15 minut jestem z powrotem. Ze Stachem? Ale jak za 15 minut? W godzinie szczytu będziesz stać w korkach 2 godziny, zanim dotrzesz na lotnisko. Na jakie lotnisko? Stachu przyjechał pociągiem, czeka na mnie na peronie 5 minut stąd? Dlaczego nie samolotem? Pociągiem z Paryża? Jak Balzak, mamy XXI wiek. Stachu boi się latać, uśmiechnijcie się, będziecie zadowoleni. Zaraz wracam.
krom, ale muszę coś zjeść, bo zwariuję z głodu. Poczekaj, przygotuję ci, bo mi wszystko tam popsujesz. Wiedziałem, że to będzie ciężki wieczór, ale do tego stopnia. Mam dziwne przeczucie, Karolu. Nie podobało mi się, jak rozmawiali przez telefon. Co ich tak długo nie ma? Za chwilę zamieni się w śmigło. Pamiętaj, że to ciągle nasza córeczka. A wyglądało na to, że ten stary jest pijany. Przesadzasz. Marysia nienawidzi pijaństwa. Zbyt dobrze pamięta, jak dziadek zaglądał do kieliszka. Do mnie pijesz? Do mojego biednego, nieżyjącego ojca, tak? Skąd? Życie go nie rozpieszczało, to mógł sobie od czasu do czasu golnąć, ale Marysi się to nie podobało. Tatuś żył w ciągłym stresie. Miał ciężkie dzieciństwo. Najpierw sanacja, potem okupacja niemiecka, sowiecka, gruba kreska. Chciałam tylko powiedzieć, że co jak co, ale Marysia na pewno nie zlada się z alkoholikiem, bo na szczęście taki wyniosła przykład z domu. Nie, no to znowu ona. Marysia? Matka szaleju się najadła. No co chcesz? Nic, ciągle czekamy. To nie był ten. Mówię, że to nie był ten właściwy. O Jezu, nie był niewłaściwy, wręcz przeciwnie. Mnie się bardzo podobał, Karolowi mniej, ale... nie do wiary, Marysia ma innego. Marysia nie zdradza Marcela. Ma innego, Jezus Maria. Marysia nie kocha Marcela. Nic jej nie zrobił, nigdy go nie kochała, bo Marcel nigdy nie był jej chłopakiem. Bo myśleliśmy, że był, ale to była pomyłka. Przyszedł jej nareperować laptopa. Laptopa, komputer! Zrozumiałaś wreszcie? Nic. Czekamy na Eustachego. Tego nowego chłopaka. Marysia po niego poszła, bo nie mógł trafić. No, idą, zadzwonię później, dobrze? No, na razie, pa. Poznajcie się. Oto Eustachy. Eustachy, pozwól. Moi rodzice. Bardzo miło poznać. Eustachy. Usłuch. O, jaki piękny wazon. Pójdę po kwiaty. Ja pójdę. Uszczypnij mnie. Niech pan spocznie, oczywiście. Państwo pewnie myślą, że pijany, ale nic podobnego. Ja tylko cierpię na hiperwentylację. Na co? Hiperwentylację. Wiem, co to. Miałam pacjenta z podobnym schorzeniem. Stary, pijany i w dodatku schorowany. Marysiu, dziękujemy ci, córeczko! Nie, to tylko wygląda, ale rzeczywistość jest niewinna przypadłość. Kiedy długo jadę pociągiem, to krajobraz mi tak mi miga przed oknem i mózg nie wie, co się dzieje i zaczyna reagować. Ja coraz szybciej oddycham, coraz szybciej. A nie mogę jeździć pociągami. Na samolotów nie znoszę. Ojej. Przepraszam. Bardzo przepraszam. Co on będzie robił z tą torbą? Będziemy to? Nie. Łyka dwutlenek węgla. Stara się wytrącić trochę tlenu, którego ma za dużo. No. To rzeczywiście ma pan kłopot z podróżowaniem. Zostają samochody i statki. Statkiem wszędzie nie dopłynę. A samochód tylko jak prowadzę sam. Dobre i to. Ale nie mam prawa jazdy. Nie mam prawa jazdy. Jak mężczyzna w sile wieku może w XXI wieku nie umieć prowadzić samochodu? Prowadzić umiem, tylko nie mam prawa jazdy. Za to mam kierowcę. Chyba mi przechodzi. Nie miałem kiedy wyrobić. Chroniczny brak czasu, tylko praca i praca. No ale żeby zawrócić w głowie naszej córce, czas się znalazł, tak? O, czasem muszę sobie zrobić przerwę w pracy, żeby się trochę rozerwać. Jak pan powiedział, Marysia jest dla pana rozrywką? A nie, przepraszam. Przepraszam, nie to chciałem powiedzieć. Czasem muszę się odprężyć, więc wyszedłem do kafejki, no.
kawę i tam spotkałem Marysię. To rzeczywiście dziewczyna miała szczęście. Dziękuję bardzo, dziękuję. To jest ładny lokal. Dużo daliście państwo? 12 tysięcy za metr? To było jeszcze przed tą podwyżką cen, dawno. O, dziś wart jest pewnie z 15. Mogę pomóc w sprzedaży, jakby co. Nie mamy zamiaru się go pozbywać, lubimy nasze mieszkanie. Ja znam wielu deweloperów na rynku, jak to się mówi, wiem, gdzie w trawie piszczy. Dostalibyście państwo najlepszą cenę. Pracuje pan w nieruchomościach? Nie, ale zacząłem renowację tego pałacu dla Marysi i dla mnie. Dlatego znam najlepszych deweloperów na rynku. Proszę pana, na razie nie mamy zamiaru inwestować w nieruchomości. Renowację czego, przepraszam? Pałacu. Marysia nie wspominała? O renowacji pałacu nie. A! Jej! To miała być niespodzianka. Ho, 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 wygadałem się. Wszystko zepsułem. Siadajcie państwo. Proszę, jakoś głupio się tak czuję. No bardzo dziękujemy. Naprawdę, zapraszam. I mówcie mi po imieniu. Pomyślimy o tym. Jakoś nie mogę panu mówić po imieniu. Pan jest taki dorosły. Jak państwo sobie życzą. Ale macie za to wspaniałą córkę. Wiemy, wiemy. O, prawdziwie nowoczesną kobietę. A ja ciągle widzę w niej moją małą córeczkę. Dla mnie to jeszcze wciąż dziewczynka. Nie wydaje się, szczególnie panu, że Marysia jest dość dziecinna? Skąd? To raczej ja przy niej się wydaję dzieckiem. Ona jest taka zabawna, taka młoda, a już taka dojrzała. A jak wy, młodzi, poznaliście się? Jak to dzisiaj, przez internet. Ale mówił pan coś o kawiarni. To było potem. Najpierw był internet. Marysia jest młodą, piękną dziewczyną. Nie musi się podpierać tym głównym... tym dennym wynalazkiem do umawiania się na randki w ciemno. No, całkowicie się z panem zgadzam, to jest gówno. Niemniej przypadliśmy sobie do gustu, czatując na Skype'ie. Aha. Wydał pan się jej młodszy. Nie, dlaczego? No, bo dotychczas Marysia miała... To znaczy, przyjaźniła się z rówieśnikami. Najpierw z liceum, a potem ze studiów. Ja wiadam, miłości z korytarza szkolnego, najłatwiej. Nauka i nauka, nie ma czasu, żeby wyjść na miasto się rozejrzeć. Potem bierze się raka na bezrybiu. Oczywiście ja nie mówię o sobie. Mówił pan, że się poznaliście przez internet. Na Skype'ie. Z powodu internetu zepsuł się mój. Musiałem wyjść do kafejki internetowej, a tam Marysia wyprawiała urodziny. Urodziny w kafejce internetowej? To znaczy wpadnie obok, 18, ja do kafejki nie doszedłem. 18? To wy się już znacie 2 lata? Ale pan coś mówił o czacie. Na Skype. Tak, przez 2 lata czatowaliśmy na Skype'ie. I dopiero bliżej poznaliśmy się niedawno. Rozumiecie państwo, co mam na myśli? Proszę nam oszczędzić szczegółów. Jak państwo sobie życzycie. Ale zapewniam, że było... Ależ proszę, proszę sobie darować, naprawdę. Proszę... Proszę nam coś o sobie opowiedzieć, Eustachy. Czy był pan żonaty? Tak. Tak, no proszę. Ile razy? Raz. A co się stało, że pan już nie jest? Formalnie ciągle jest. Jezus Maria, Karol, słysz. Proszę pana, jeśli pan chce się spotykać z naszą córką, musi się pan natychmiast rozwieść. Ale ja niczego innego nie pragnę, tylko że nie znam miejsca pobytu mojej żony, a bez tego nie dostanie się rozwodu. No widzisz, jednak mam szczęście. Marysia nie będzie mogła być z mojego za mąż. Czego ja nie robiłem? Ja rozesłałem SMS i e-maile, wici, nici. Wynająłem detektywów, ale wszystko na próżno. Zapadła się jak kamień w wodę. Mam nadzieję, że jednak przyjdzie taki dzień, kiedy znajdzie się i da mi ten rozwód. Wie pan, dzisiaj to nie jest takie łatwe. A może ona pana w dalszym ciągu kocha i nie chce nawet słyszeć o rozwodzie? No, niech no ona się tylko odnajdzie, a już jej to wyperswaduje. Tak, domyślamy się nawet jak. Nie mogłam znaleźć wazonu, ale widzę, że wy się już polubiliście. Tamiszka, gdzieś ty z beka spadła. A co to za język? Nawet o tym nie myśl. O czym? O ślubie.
dowiedzieliśmy się, że pan Eustach jest ciągle żonaty. Nie, no proszę cię, przecież to jego małżeństwo to zupełna fikcja. No tylko dzieci trochę szkoda. Dzieci? Pan ma dzieci? Posiadam potomstwo, łaskawa pani. Ile? Trójeczkę? I ty o tym wiedziałaś? Nie, no oczywiście, no przecież jesteśmy z Miśką, Brunem i Zuzą bardzo zakumplowani. Ile mają lat? 19, 15 i 10. Mhm. Stachy sam ich wychowywał. Jest wspaniałym ojcem, żałuję, że nie miałam takiego. No, dziękuję ci bardzo, córeczko. A dzieci, pan miał czas zajmować się dziećmi? No nie, ale miałem mnóstwo mamek, nianiek, służących, a ja tylko praca i praca. A czym się pan zajmuje? Dużo czytam, podróżuję. Chodziło mi o to, czym się pan zajmuje zawodowo. Finanse. Gram na giełdzie i takie tam. Stach jest bardzo skromny, ale dobrze mu idzie. Ale te dzieci, gnieździcie się wszyscy w jednym mieszkanku? No właśnie dlatego zająłem się tym pałacem. Tam będzie bardzo dużo miejsca. 70 komnat. O czym ty mówisz, ten pałac to na serio? Jeszcze by nie. 18 wiek. Właśnie, Stach, a pan coś wspominał o tym pałacu, to prawda? No tak, ja bym chciał, żeby moja mała księżniczka, Marysia, zamieszkała tam, nie miała nigdy żadnych kłopotów, tylko radość i miłość. Wie pan, kto by nie chciał. Ale ja jej to mogę zapewnić. Ale po co pałace? Zostawmy pałace arystokracji. Lepiej niech pan uporządkuje swoje sprawy rodzinne. Oczywiście, że uporządkuję swoje sprawy rodzinne, zwłaszcza teraz, kiedy po latach targów i handryczeń odzyskałem swój rodzinny kąt. Kąt? Rodzinny? Jaki rodzinny? Jaki kąt? Pan mieszkał w pałacu? Nie, ja nie. Mój dziadziuś. Dziadziuś? Ja się urodziłem na uchodźstwie. W Londynie? Dlaczego w Londynie? W Madrycie. Na Cayo Mayor. A pana dziadziuś był hrabią? No nie, hrabią nie był. Kupcem, który wykupił pałac od podupadającej rodziny. Pudło. Wygrał pałac na giełdzie, znaczy w ruletkę. Urodził się w pałacu. Urodził się? Dziadziuś był księciem. Bardzo przepraszam, czy mógłby pan powtórzyć swoją godność, bo mi umknęła. A rzeczywiście powinienem się przedstawić wyraźniej, bo przedtem bełkotałem. Eustachy Czartoryski, do usług. Z tych Czartoryskich? Innych nie ma. Chyba. A to dlatego twarz księcia wydała mi się znajoma. Wobec tego książę pozwoli, że zaproszę go do stołu. Tak jest, najwyższy czas. Dzieci do stołu. Les enfants à table. Chodźcie, tak zobaczysz, jak mama zajebiście gotuje. Jestem głodna jak wilk. Ja też, zwłaszcza po tej hiperwentylacji. Gdzie mógłbym umyć ręce? Służę w korytarzu, pierwsze drzwi na prawo. Merci. Coś ty narobiła. Co ja narobiłam? Kogoś nam tutaj przyprowadził. Chcieliście księcia z bajki, to macie. Ale córeczko, myśmy tego nie mówili w sensie dosłownym. Oj, no bo mamo, bo mi się już nudziło, naprawdę. No każdy mój kolejny chłopak, którego przyprowadzam, był od razu mój następny, były next ex. A to tak twój kalambur, który wymyśliłeś i chwaliłeś się wszystkim znajomym. Wiesz, słynę z poczucia humoru, to jest silniejsze ode mnie, ale nie odwracaj kota ogonem. Z tym tutaj hiper... arystokratą, wentylatorem poważnie przeholowałaś. Ale o co wam chodzi? No, jest bogaty, kocha mnie, chce mnie trzymać w pałacu. Przepędę jak księżniczka, czuję się taka zaopiekowana. Jak zaopiekowana? Nie ma takiego słowa. Mamo, zero problemów materialnych. Przecież to było dla was najważniejsze. A, to, że książę to akurat nie szkodzi, ale on z nimi zostanie. Mamo, młodszych książąt jak na lekarstwo, no przecież najmłodszy jaki się trafi. Ale absolutnie wykluczone. Poza tym, jak my byśmy się czuli? Po pierwsze, on jest zdecydowanie starszy od nas. A po drugie, mielibyśmy kompleksy klasowe przez całe życie. Tato, ale o co ci chodzi? Przecież Eustachy to jest równy gość. On nie wyjeżdża z książęcą mością, dopóki się go nie wkurzy. A, to myśmy go wkurzyli. No, zachowaliście się troszeczkę po wieśniacku. Leśnie pana dekadenta, wszyscy inni to czworaka. Tato, ale ani ja, ani Eustachy nie mamy wam tego za złe. Naprawdę, naprawdę to jeszcze wszystko da się naprawić. Niczego nie będziemy naprawiać. Książę zje obiad i sobie pójdzie. Kogo tam diabli nadali? Zapraszałeś jeszcze kogoś? Nie, no skąd? No tylko nas czworo. Yeah!
no jeszcze ona tutaj. Tylko nie ona, tylko nie ona. Jestem twoją matką, córeczko. Mamo, umawiałyśmy się, że siedzisz w domu. A. Zrywam z tobą wszystkie stosunki. Nie mogłam wysiedzieć i przyjechałam. Chcę być w tym uroczystym dniu razem z moją wnuczką. Gdzie on jest? Dzień dobry, mamo, jak zdrowie? O, ledwo dojechałam, był wypadek po drodze. Coś wisi w powietrzu. No, gdzie ten twój wybrany? Jeszcze nie przyszedł? Przyszedł, jest w umywalni i myje ręce. Swoją drogą, co on tam tak długo robi? Ciu. To on? Ten, co naprawił ci... A, laptopa! Laptopa. Nie, tamten to był kolega, Marcel. A to jest mój chłopak, Eustach. Chłopak, dobrze powiedziane, chłopaczysko. Was nie pytam o zdanie, tylko moją wnuczkę Marysię. Marysiu, opowiedz mi. Jesteś z nim szczęśliwa? Babciu, jeszcze jak. Eustachy kocham z całych sił, jest naprawdę cudowny. A ma jakieś wady? Wady? No coś ty... No może jedną. Ciekawe jaką. Jest strasznie zazdrosny. O, to raczej zaleta. Przepraszam bardzo. Przypadkowo usłyszałem kilka słów. Tak, to prawda, jeśli chodzi o Marysię, jakiś Otello we mnie się obudził. Pozwoli pani, że się przedstawię. Eustachy. O, miewam skurcze, przepraszam. Pan zapewne jest ojcem twojego chłopca, prawda? To bardzo ładnie, że twój chłopiec na pierwszą wizytę przyszedł ze swoim ojcem i że myje ręce w łazience. Nie no, babciu, nic nie rozumiesz. To jest właśnie mój chłopiec. To? Chłopiec? Nie róbcie sobie jaj ze mnie! Przecież to stary, dorosły chłop. Przepraszam bardzo. Babciu, mam 20 lat. Prawie 21, jestem już duża. Zawsze akceptowałaś moje wybory. Ale ty mówisz serio? Marysiu, nie znasz życia, a pan się niech nie wygłupia i zostawi wnuczkę w spokoju. Czcigodna pani, ja nie śmiem... Dosyć tego cyrku, bo dzwonię na policję. Babciu, Eustach jest naprawdę wspaniałym człowiekiem i powinnaś się cieszyć, że jesteśmy razem, że się spotkaliśmy. Ale on jest za stary! Wiedziałam, że tak będzie. Ten za niski, ten za gruby, inny za głupi, no to macie. Wysoki, szczupły, mądry, stary dziad. Mamo, zachowuj się! Nie, dlaczego? Kiedy ja lubię takie ekscentryczne poczucie humoru. Na granicy fopa. O, jaki piękny uśmiech. To pańskie zęby? Kocham jak własne. Aha. No cóż, Marysiu, chcę, żeby twoje dzieci po paru latach zostały bez ojca. Ale babciu, my nie chcemy mieć dzieci. No, na razie, Żuczku. Na razie? Żuczku. Żuczku. Przecież on za chwilę w ogóle nie będzie mógł mieć dzieci. Przepraszam, ile pan ma lat? Kawalerze! 40. Skończyłem. Skończyłem 40, chyba 20 lat temu. Mamo, licz się ze słowami! Przepraszam, ale nie pozwolę, żeby jakiś emeryt dobierał mi się do dziecka. To pedofilia! Pan Eustachy jest... księciem. Księdzem? No, to się układa w logiczną całość. Bóg z tobą. Księciem jest, nie księdzem. Jak księdzu nie wstyd. Z Bogiem. Mamo, co sobie książę o nas pomyśli? Książę, co psy wiąże. Szanowna pani, ja o niczym innym nie myślę, jak tylko o tym, żeby zapewnić szczęście pani wnuczce, a mojej narzeczonej i całej państwa rodzinie. Ja zrekompensuję wszystkie straty moralne. Straty. No cóż, koniec, chodźmy. Przełkniemy jakoś te kolacje, a potem książę wraca do księstwa. Ale przepraszam cię, mamo. Jako rodzice też mamy tutaj coś do powiedzenia. Zaraz. Nie upilnowaliście dziecka, to teraz nie macie nic do gadania. Babciu, co za dużo, to niezdrowo. Eustachy, wychodzimy. Ale proszę bardzo, ksiądz, droga wolna, ale ty zostajesz. Do walizka jeszcze. Babciu. Nie strzelaj mi tu łopciachu, proszę cię. Mamo, nie rób nam wstydu przy arystokracji. Mam to w dupie. Babciu, kocham cię. I zawsze mogę na ciebie liczyć, ale daj już nam wyjść ze Stachem, bo umieramy z głodu, chcemy do restauracji. Jak on sobie pójdzie, ugotuję cię zacierkową, tak jak lubisz. O. Czcigodna pani, rozumiem, że jestem tu niemile widziany. Stachy, wyluzuj,
Eustachy, wyluzuj i idź już stąd. Nie. Mamo! Jako gospodarz mama pozwoli, to może ja będę decydował, kiedy gość opuści progi moje. Mamo, to ty idź już sobie. Idź sobie do domu, to nie jest twoja sprawa, jutro się zdzwonimy. To nie jest moja sprawa? O, niedoczekanie. Nie po to chuchałam na nią tyle lat, żeby teraz wnuczka mi się stoczyła. Babciu, nie rób mi tu wiochy, please. Ale jak to stoczyła? Jeśli chodzi o przyszłość, to obiektywnie rzecz biorąc, mają zabezpieczoną. Co kawaler za to chce? Ja żądam tylko bezwzględnej lojalności Maryś. Jestem szalenie zazdrosny. Zdaje się, że o tym wspominałem. Tak, coś pan napomknął. Tak. Co pan starszy chce za to, żeby zostawić moją wnuczkę w spokoju? Szanowna pani, proszę spojrzeć na naszą przyszłość z innej strony. Na waszą przyszłość? Po moim trupie? Oho, przepraszam, do mnie moja. Tak. Nie! Nie, no, dziękuję. Dziękuję. Proszę państwa, mam państwu do zakomunikowania bardzo dobrą nowinę. Betty, moja była żona, to znaczy jeszcze obecna moja żona, odnalazła się. Właśnie powiadomił mnie o tym adwokat. On jest żonaty? Dzięki Bogu! To załatwia sprawę! Nie wiedziałam, że ksiądz jest żonaty. Betty zgadza się na rozwód. Wreszcie się będę mógł rozwieść i ożenić się z Marysią. Tak, ale najpierw ta twoja Betty puści cię z torbami. I jedyna twoja zaleta to całe bogactwo. Szlak trafi. Nie ma obawy. Jestem zabezpieczony. Spisaliśmy intercyzę. Betty da się spławić za 1 000 000. No może za 2 000 000. Złotych? Dlaczego złotych? Euro. Spłaci się. Spłaci cynamonem z gaci. Nie. W takim razie do czasu otrzymania oficjalnego rozwodu zabraniam panu, jako ojciec, spotykania się z moją córką, Marysią. Proszę się nie turbować. Nie przyniosę panu uszczerbku na honorze. Mąż chciał tylko powiedzieć, że... Zaraz. Jak pan się rozwiedzie, będzie rozwodnikiem, to Marysia nie będzie mogła mieć ślubu kościelnego? Ale żadnego ślubu nie będzie. Ani kościelnego, ani rejentalnego. Ale córeczko, ja tak chciałam cię zobaczyć w białej sukni z welonem. Mama, ale tego się już nie nosi. Ale no, tak ci się podobała ta stara koronka po babci sprzed wojny. No, ja nie chcę ze wszystkiego rezygnować. Chcę mieć ślub z sukniu i welonem! Mamo, nie łudź się, nie włożę tego badziewia. Ale ślub będzie. Ja sobie nie wyobrażam świętego sakramentu małżeństwa inaczej niż w kościele. Jak tylko dostanę rozwód od Betty, natychmiast wsiadam pociąg, jadę do Rzymu, do papieża z prośbą o rozwód. Józef, to znaczy dziś Benedykt, jest moim dobrym kolegą z czasów, kiedy był jeszcze kardynałem. Nie ma żadnych obaw. Ślub odbędzie się w Watykanie. Jak się dobrze wstrzelimy w termin, to papież osobiście udzieli nam sakramentu. O nie! Żadnego ślubu nie będzie! Ani kościelnego, ani rejentalnego! No nie patrzcie tak na mnie, no naprawdę nie mam pojęcia, kto tym razem. O, a pan do kogo, młody człowieku? Spokojnie, babciu, to mój kolega Marcel. Chodź. A, Marcel, to ten, co naprawił ci laptopa? Laptopa. Niech pan wchodź, Marcel. Zapraszamy. Przepraszam, że przeszkadzam. Ale nie, wchodź. Ale zostawiłem u państwa, to znaczy się Marysi, dokumenty. Jak są, to się znajdą. To był portfel, a w nim paszport z kanadyjską wizą. Chodź, poszukamy. O, to jest pana dla Marysi, a nie ten stary rupieć. Kto to był? Marcel, kolega Marysi. Tak naprawdę to były chłopak Marysi. Marysia nic panu nie wspominała o burzliwym romansie z Marcelim? O burzliwym romansie? Nie. I to był on? Tak. To takie 9,5 tygodnia aż furczało.
Naprawdę nic pan o tym nie wiedział? Wiedziałem, że był ktoś przede mną. No to właśnie ten byczek tutaj. Ale Marysia, mówiłem już, że to już dawno jest skończone. Jak książę sam widzi. Stara miłość nie rdzewieje, tylko się starzeje. Wspominałem państwu, że jeśli chodzi o lojalność męsko-damską, jestem dość ortodoksyjny. Jak my tu wszyscy. Nie rozumiem, dlaczego Marysia podczyna sobie tak obsesowo z tym ex-boyfriendem. Uściski, pocałunek w usta, to jest niehigieniczne. Takie są prawa młodości, staruszku, bezwzględne. To ja miałem być ten jedyny. No ale w końcu Marysia jest pełnoletnia. Ale ja nie wiem, czy to wytrzymam. Raz na Gibraltarze. Zabiłem człowieka z zazdrości o Betty. Udusiłem go własnymi rękami. Rozumiem cię, Rostachy. Są momenty, kiedy mężczyzna powinien się zachować jak mężczyzna. Na szczęście znalazł się. O, to może zostanie pan na obiad? Ale żaden pan, Marcel, błagam. No dobrze, skoro już tu jesteś, Marcel. No... Marcel, zostań. W zasadzie to mam chwilkę. Skoro państwo sobie życzą, to... Ten salon jest za mały na nas dwóch, Marysiu. Wybieraj, kto odchodzi, kto zostaje. Ale Stachy, co wybieraj? Daj se siana. Zostańcie obaj. Obaj? Nigdy. No trudno, odprowadzę pana. Marysiu, przecież wiesz, co ja przecierpiałem przez Betty. Pamiętasz Gibraltar? Chcesz, żeby się to powtórzyło? Ale Stachy, nie strasz. Przecież nikogo nie zabiłeś. A jak to nie zabiłem? Zabiłem i to na śmierć zabiłem. Stachy, mam dosyć tych twoich wybuchów chorobliwej zazdrości. No przestań natychmiast, bo zaraz znowu dostaniesz hiperwentylacji. Ja ciebie stawiałem na piedestale. Modliłem się do świątyni twojego ciała, a tak mi się odpłacasz, żuczku. Wasza książęca mość, to wychodzimy czy nie? Ja tego nie wytrzymam! Wyszło szydło z księcia! Karol, co tak stoisz? Weź się chrostkę, no! Ale jak rozdzię? Marcel, nic ci nie jest? Nie, w porządku, ja bardzo przepraszam państwa, to musiało strasznie wyglądać, no. Nie przejmuj się, Marceli, wszyscy jesteśmy świadkami, że się tylko broniłeś. No tak, ale mimo wszystko głupio mi, przecież ten pan mógłby być moim ojcem. No. Nie jest ciebie godzien. Słuchajcie, on nie oddycha. Eustachy, żyjesz? No, nie róbcie mnie idioty! Słuchajcie, on chyba faktycznie nie oddycha. Przepuśćcie mnie, jestem lekarzem. Przy hiperwentylacji zdarzają się takie omdlenia. Nie, to nic takiego. No, słyszysz, Eustek? Basta, wstawaj! Wykitował. Mamo, co to za język? No bo to zdychlak jakiś jest. Nie, no spoko, wodza, on żyje. No na szczęście. Proszę pana, no niech się pan obudzi. Gdzie jest? Poznajesz mnie? Marysia, żółczek, przechodziłem, na chwilę się położyłem, tak? Tak, coś w tym stylu. Już wstaję. A nas książę poznaje? Państwa też. Ta nikczemna kreatura jeszcze tutaj? Teraz sobie wszystko przypominam. Trochę nas książę wystraszył tym swoim napadem. Proszę mi wybaczyć. To się więcej nie powtórzy. Zwłaszcza, że już wychodzę. Marysiu, ja ci chciałem nieba uchylić, a ty wolałaś tego, nawet nie wiem jak go nazywać. Mam na imię Marcel. Ta twoja zazdrość to już przekracza ludzkie pojęcie. Marcel to tylko mój kolega. Naprawdę, te twoje dziwactwa zaczynają mnie męczyć. Pozwól, że odpowiem ci słowami wieszcza. Już się rozeszli. Rzecz skończona. Horror. Miłość przechodzi już w pamiątek kolor. Jeśli zgadniesz, kto to napisał, zostanę. Jeśli nie, odchodzę. Krasiński. Norwid. Brzechwa! Naprawdę chcesz położyć nasz związek na szali wiersza? Nie zostawiłaś mi wyboru. I od mojej maturalnej wiedzy zależeć ma, czy będziemy razem, czy nie. Znasz mnie, zawsze zdawałem się na los szczęścia. Dobrze, skoro tego chcesz. To kto to napisał? Mickiewicz. Żegnam.
To był słowacki. Ale byłam blisko. Bogu niech będą dzięki. Nie masz pojęcia, Marcel, jak się cieszę, że do nas wpadłeś. Naprawdę? Ja też. Szkoda, że jedziesz do tej Kanady. Musisz. Wyjeżdżam, bo Marysia mnie nie chciała, nic tu po mnie. Ja ciebie nie chciałam? To ty w ogóle do mnie startowałeś? A ty nawet tego nie zauważyłaś. To miał być podryw? Ona zawsze była roztrzepana. No dobrze, ale jakbyś chciała, żebym został, to ja mogę to całe stypendium jeszcze odwołać. No, no na co czekasz? No proś go, żeby nie jechał. Proś go. No proś natychmiast. No, proś. No nie jedź, Marcel, do tej Kanady. No dobra. Skoro tak bardzo nie chcesz, to nie pojadę. No i to mi się podoba, Marcel. Kochani, siadajmy do stołu, bo przez tego księcia straciliśmy dużo czasu. Głównie Marysia straciła. Właśnie, siadajmy. A nie ma pan mi za złe, że różnimy się poglądami? No co ty, no. Gdyby wszyscy myśleli podobnie, byłoby nudno. Proszę. Już nie mogę się doczekać naszych sporów na temat literatury, polityki, sportu. Mam nadzieję, że religii też. Naprawdę? No masz. Nie mogę się doczekać, kiedy poznamy twoich starych. Rodziców chciałeś powiedzieć. Rodziców oczywiście. Do tego nie wiem, bo mama akurat jest za granicą. Wraca za tydzień, a tata na dole siedzi w samochodzie. Ojej, na dole? Zostawiłeś ojca w samochodzie na dole? Poproś, żeby tutaj przyszedł. No to poproś go tutaj. Ale teraz? Oczywiście, zaraz, natychmiast. Nie, to ja po niego pójdę. Mów mi, Karol. Dla mnie zaszczyt. A dla przyjaciół Lolek. A ja Marcel. No przecież wiem. Książę Eustachy znowu tutaj. Książę czegoś zapomniał? Zapomniał, że tu był. Dobry wieczór państwu po raz wtóry. To jest właśnie mój tata. Twój tata jest księciem? Przepraszam państwa, to była taka mała mistyfikacja. Ale dlaczego? Dlaczego? Poważnie pytacie, dlaczego?